10 września na nowo powstałym skateparku pod szybem Prezydent w Chorzowie zorganizowano Mistrzostwa Polski w jeździe agresywnej na rolkach. Zawód nazywa się Chorzów Blade Battle. Wyłaniamy mistrza Polski w kategorii Open, w kategorii Pro. Dzisiejsze zawody są też finałem naszego sezonu, więc zostaną wręczone również nagrody za Puchar Polski, czyli taką naszą całosezonową ligę, gdzie zawodnicy od początku sezonu zmagają się, zbierają punkty. I warto też zaznaczyć, że ta nasza impreza Chorzów Blade Battle jest najwyżej punktowaną imprezą w tym rankingu. Możemy tutaj zobaczyć całą czołówkę Polski, nie brakuje ani jednej osoby. Jeden nasz kolega, wielokrotny mistrz Polski, jest też tutaj, zaszczycił swoją obecnością, natomiast z powodu kontuzji nie bierze udziału, ale jest. Przyjechali nawet koledzy z emigracji. Zjechali się najlepsi, praktycznie najlepsi zawodnicy w Polsce. Nikogo praktycznie nie brakowało, może z dwóch osób. I no sami widzieliście, bardzo wysokie loty, trudne technicznie triki na poręczach. No i głównie o to chodzi, to były bardzo dobre zawody pod tym kątem. Poziom na zawodach dzisiaj jest bardzo wysoki, zjechali się ludzie z całej Polski. Muszę powiedzieć, że z roku na rok jest coraz lepiej. Maksymalny poziom, można dzisiaj zobaczyć wielu zawodników, którzy na przykład nie pojawiają się na wszystkich imprezach, a na tą jedną z racji rangi i zdecydowali się wybrać. Skatepark, na którym odbyła się najważniejsza impreza w sezonie, to jeden z nielicznych parków w Polsce, który jest idealnie przystosowany do potrzeb zawodników jeżdżących na rolkach. Ten tor jest nowy, dlatego też zdecydowaliśmy się tutaj to zrobić, ponieważ sami stwierdziliśmy, że ten tor wyśmienicie nadaje się do jazdy agresywnej i od dłuższego czasu, czy też przez ostatni tydzień, gdzie zawodnicy już zaczęli się zjeżdżać, opinie są raczej pozytywne i nam tutaj, ludziom ze Śląska, raczej zazdroszczą. Skatepark, który został stworzony idealnie dla rolkarzy, po prostu poręcze tego typu, grindboxy, to są przeszkody dla właśnie do trenowania warunków ulicznych po prostu, czyli one mają za zadanie imitować to, jak jest na streetie. Bardzo fajnie. Mieszkałem tutaj przez rok, studiowałem, jest wspaniale, jeszcze nie było tego skateparku. No ale skatepark jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony, w szczególności pod rolki. Dzieciaki mogą się dobrze rozwijać. Jest to bardzo dobra inicjatywa i należy to pochwalać. Agresywna jazda na rolkach jest to najbardziej ekstremalna odmiana jazdy na rolkach. Polega ona na jeździe na skateparku i na tak zwanym streetie, czyli ulicy, czyli po prostu wykorzystywanie przestrzeni miejskiej, takie jak schody, poręcze i tego typu rzeczy do jazdy. Zawody odbyły się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Chorzów. Ale triki, które są skomplikowane.